Hej, siemanko, z tej strony Robin, a dzisiaj pierwszy odcinek serii Epic News, więc zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Nad odcinkiem naprawdę się napracowałem i myślę, że ogólnie nad Epic Newsem będę pracował. To jest seria, gdzie będę was informował o zmianach z Fortnite'a i nie tylko, bo również Epic Games'a. Więc co, ja już zapraszam serdecznie do oglądania, a dziś opis aktualizacji 7.40. Co nowego w aktualizacji 7.40? Szczerze mówiąc, zmian jest naprawdę bardzo dużo. Zaczynając wszystko od balansu uzbrojenia przez nową broń, turniejowe zmiany, wydarzenie Share the Love, aż po statystyki 2.0. Jednakże może zacznijmy od tych najważniejszych, czyli właśnie balansu uzbrojenia. Balans uzbrojenia najbardziej dotyczy rękodzieła, czyli digla, rakietnicy, a więc RPG, jak i również tutaj do siebie jakby bierze jeszcze dwie kolejne rzeczy, a mianowicie kusza Amora, która powraca do gry, no i również granaty i czepiaki. Tutaj doszło do małej zmiany pod kątem jednej rzeczy, która została przywrócona ze skarbca, a jedna została do skarbca wyrzucona. Ale dokładne szczegóły podaję już za moment. Zacznijmy może od rękodzieła. Rękodzieła, przypomnę, dostępne w klasie epickiej i legendarnej, teraz zostało nerfa, ale tylko pod kątem zadawanego damage'u, czyli zadawanych obrażeń, przeciwko strukturom. W tym momencie rękodzieło będzie zadawało już tylko w klasie epickiej, nie 150, a 100 punktów obrażeń na strukturę, a jeżeli chodzi o zadawany damage z legendarnego rękodzieła, będzie to damage ze 157 do 105 punktów życia przeciwko strukturom. Zmiana ta spowoduje to, że w tym momencie taktyka tak zwanego szybkiego digla albo błyskawicznej późniejszej pompki nie będzie już działała. Chodzi tutaj o rzecz, którą w tym momencie pewnie widzicie na ekranie, a mianowicie jeszcze przed aktualizacją 7.40 mogliście wyjmować digla, szybko niszczyć na przykład drewnianą, w sumie to jedyną drewnianą strukturę przeciwnika, później wyjmując szybko pompę, na przykład niebieską wolną albo najnowszą pompkę legendarną, tą taką fajną, która zastąpiła combat shotguna, i zadać przeciwnikowi opcjonalnie 180, 185 lub nawet 210 punktów obrażeń. Przez to wasz przeciwnik nie miał praktycznie żadnych szans, bo później wiadomo było to, żebyście wyjęli SMG, jeżeli by jeszcze przeżył ten strzał, a gdyby nie, no to nie miał nawet żadnego czasu reakcji, żeby się zabudować, bo był w takim szoku, że jakby strzeliście z rękodzieła i po chwili on już jakby nie miał struktury swojej. Więc w tym momencie już ta taktyka nie będzie działała, a więc rękodzieło dostaje dość mocnego nerfa. Wasza ulubiona wyrzutnia rakiet, a w sumie przez nikogo nie lubiana, no chyba, że przez bambików i słabszych graczy, albo tak zwanych tryhardów, w tym momencie otrzymuje nerfa, ale niestety nie takiego, jak pewnie byście sobie pomyśleli. Rakietnica nie dostaje niestety nerfa pod kątem damage'u, ani pod kątem struktur, ani obrażeń przeciwko przeciwnikom, ani również pola działania i żadnych tutaj punktów, że z 3 metrów dostajecie 80% damage'u głównego, a na przykład z 5 metrów troszeczkę mniejszy ten damage, bo jesteście dalej od wybuchu rakietnicy, ale zmiana dotyczy troszeczkę przeładowania i popularności rakietnic. Mianowicie, od teraz rakietnice będą dostępne tylko w zrzutach zaopatrzenia, czyli w dropach. Znikają one ze skrzynek, co w tym momencie zmieni ich popularność dość mocno. Niestety również tutaj się pojawił mały balans, Epic Games musiało to oczywiście jakoś wyrównać, no i z powodu, że nie będzie rakietnic w skrzynkach, to w zrzutach będzie popularność z 25 do 50%, a więc rakietnice powinny się teoretycznie pojawiać co drugim zrzucie zaopatrzenia. Więc no niestety dalej będą jakby popularne, no ale w tym momencie gracze, którzy będą chcieli mieć tą rakietnicę, będą musieli bardziej ryzykować i iść jakby na no często otwarte pole, gdzie spada zrzut zaopatrzenia i ryzykować swoim życiem, żeby taki zrzut przejąć. Drugie osłabienie dla rakietnicy to mianowicie wolniejsze ładowanie pocisków do rakietnicy. Od teraz w klasie epickiej czas ładowania rakietnicy będzie trwał z 2,66 sekundy do 3,42 sekundy. Został zwiększony, co oznacza, że w tym momencie o prawie sekundę rakietnice będziecie ładowali dłużej. Jeżeli chodzi o wariant legendarnej klasy rzadkości rakietnicy, od teraz czas przeładowania tej rakietnicy z 2,52 sekundy został zwiększony do 3,24 sekundy, co oznacza, że tutaj będziecie ładowali o 0,7 sekundy dłużej, więc jest to również dość mocne osłabienie, nawet dla klasy legendarnej. I teraz te dwie rzeczy, które was pewnie ciekawią, o co chodzi z tymi granatami. Mianowicie do gry zostały przywrócone czepiaki, lepy, czy inaczej zwane po prostu klingery albo klingery po angielsku, czyli te fajne takie rzutki, którymi mogliśmy rzucać i one wybuchały. Z nimi była związana taktyka, że rzucaliście jakby takie lepy, niszczyliście strukturę przeciwnika, na której się przyczepiły, powiedzmy, że przeciwnik był jakby za nią i szybko niszczyliście i wtedy lepy i tak zadawały damage, mimo że jakby zniknęły. Oczywiście od tam pewnej aktualizacji już tego lepy nie robią, ale to taka historia związana z nimi. Dla graczy, którzy pamiętają, miała chyba sezon 4 lub 5, wtedy jeszcze były lepy, później zostały wycofane, nie wiem, wydaje mi się, że na początku sezonu 6. Druga zmiana, jeżeli chodzi o granaty, to mianowicie wycofano podstawowe granaty, czyli te granaty uderzeniowe, czy te podobne po prostu normalne granaty, więc taki jakby już ich nie ma, były od pierwszego sezonu, więc jakby już teraz możecie o nich normalnie zapomnieć. Kolejna i już ostatnia zmiana pod kątem uzbrojenia i w sumie balansu, to mianowicie wprowadzenie nowego przedmiotu, a mianowicie karabinu piechoty. Karabin piechoty jest dość ciekawym wariantem sztucera, można by powiedzieć, ponieważ sztucer na szczęście nie został wycofany w aktualizacji 7.40, ponieważ bardzo dużo osób go lubi, ale karabin piechoty jest bardzo podobny. Popatrzcie, tutaj macie zdjęcie sztucera, czyli stare snajperki wprowadzone chyba w sezonie 3 lub 4 albo 5, nie wiem, możecie mnie poprawić w komentarzach, obstawiam sezon 4. A tutaj macie zdjęcie najnowszego przedmiotu, a mianowicie
karabinu piechoty wprowadzonego w update'cie 7.40. Karabin piechoty jednakże działa troszeczkę na innej zasadzie niż sztucer. Nie jest takim pełnym jakby karabinem snajperskim, a bardziej jest takim szybkim, no półautomatycznym karabinem. Dostępny jest w wariantach pospolitym, niepospolitym i rzadkim, a więc w kolorach szarym, zielonym, jak również niebieskim. Zadaje 41, 43 i 45 punktów obrażeń, oczywiście pospolity, niepospolity i rzadki, czyli 41 w szary, 43 w zielony i 45 w niebieskiej klasie. Jeżeli chodzi o obrażenia w głowę, musicie sobie po prostu pomnożyć wynik poprzednio wymienionych w danej klasie, czyli 41 na przykład w szarej, no to w głowę już z tej samej szarej klasy zadajecie 82 punkty obrażeń, czyli jakby podwojony ten sam normalny bazowy damage. Jeżeli chodzi o popularność tego oto uzbrojenia, tego typu karabinu piechoty, znajdziecie go w łupach luzem, w skrzyniach i również automatach do sprzedaży przedmiotów, ale ten przedmiot się nie pojawia w zrzutach zaopatrzenia, bo po prostu ma zbyt niską klasę. Jeżeli chodzi o amunicję, z której korzysta on ze średniej amunicji, czyli oznacza to, że jakby korzysta z tej samej amunicji, co normalne M-ki, skary, czy temu podobne podstawowe uzbrojenie typu normalnych karabinów szturmowych. Strzela szybkimi pociskami, które nie tracą siły po przebiciu większej odległości, czyli oznacza to, że najnowszy karabin piechoty, niezależnie czy będziecie do kogoś strzelać z dystansu 50 czy 150 metrów, zawsze będzie zadawał ten sam damage, czyli 41, 43, 45 lub podwojony, jeżeli chodzi o strzał w głowę. Jest to bardzo fajna rzecz. Ten karabin strzela, ma w magazynku 8 pocisków i jak tutaj przeczytałem sam, strzela bardzo szybko, więc jest to na pewno korzystna rzecz. Również szybko ma full celność, czyli wystarczy chyba tylko jedna lub dwie sekundy, żeby mieć 100% celność przy pierwszym strzale, więc to jest też spoko, oczywiście po przerwie od poprzedniego strzelania. No i oczywiście, jak to karabin nie będzie miał jeszcze żadnej wysokiej celności przy skakaniu, tak, albo szybkiego biegnięciu, więc wiecie, musicie po prostu strzelać w miejscu, albo nie wiem, ewentualnie się poruszając na kuckach, czy coś w tym stylu, no bo raczej w skoku nikogo nie traficie, chyba że będziecie mieli farta Lucky 200. Kolejna, moi drodzy, zmiana dotyczy jednorazowego krzaka, jak i również bałwanków, a tych w sumie podstępnych, tych takich, wiecie, takich niemiłych. Zacznijmy jednakże może od krzaka, który w Fortnite znajduje się naprawdę już długo, a mianowicie krzak teraz pochłania obrażenia od jednego, a w sumie to pierwszego ataku. Co oznacza, że jeżeli na przykład jesteście krzakiem, ukrywacie się, chociaż krzaków w Fortnite jest teraz mało i wyobraźcie sobie, że dostajecie nagle snajperko w głowę, to dotychczas no, po prostu umieraliście, jakby wiecie, krzak wam znikał z ciała, a wy od razu umieraliście, bo na przykład dostawaliście strzał głowy z ciężkiej snajpy za 385 punktów obrażeń, wydaje mi się, że ona tyle zabiera, no to teraz już nie będziecie umierali, ponieważ krzak przyjmuje siłę pierwszego ataku, czyli jakby mimo, że ktoś wam strzeli w głowę, to jakby bezpośrednio wam ten damage nie zostanie zadany, bo jakby krzak was obroni. Tylko jednak, że przed pierwszym atakiem, więc pamiętajcie, że jeżeli ktoś zacznie do was walić na przykład ze skara, to pierwszy oczywiście pocisk zostanie jakby obroniony przez krzaka, ale później krzak zniknie, no i będziecie dostawali normalny damage. Ważną też rzeczą jest to, że teraz krzak jest półprzezroczysty, tylko dla noszącego go gracza, co oznacza w tym momencie, że jeżeli będziecie krzakiem, to będziecie mieli lepszą widoczność niż przed update'em 7.40. Jeżeli chodzi o zmiany pod kątem podstępnych bałwanków, czyli można by powiedzieć synonimu krzaku, krzaczków, no w sensie podobny przedmiot, to w tym momencie podstępne bałwany ulegają zniszczeniu, jeśli spadną z dużej wysokości. Czyli jeżeli zbudujecie sobie rampę i ktoś wam ją zniszczy i spadniecie na dół, to jakby no, dostaniecie full damage, a bałwanki znikną. No jeżeli spadniecie z wyższej wysokości, to umrzecie, ale miejmy nadzieję, że nie. Takim mówię, po prostu podstępny bałwanek, niezależnie ile stracicie HP, po prostu znika z waszego ciała. Ale jest też fajna opcja, a mianowicie jeżeli rzucicie bałwanka sobie na ziemię, na przykład jak będziecie lecieli i będziecie mieli znowu Lucky 200 i ktoś wam znowu zniszczy rampę i wyrzucicie tego bałwanka w ostatniej chwili albo dopiero jak będziecie lecieli i spadniecie mu na głowę, temu drugiemu, jeżeli oczywiście mieliście zestaw bałwanków w ekwipunku jeszcze po tym jak założyliście sobie jednego na ciało i spadniecie mu na głowę, to nie zostanie wam zadany żaden damage, czyli jakby bałwanki będą działały jak takie coś hamujące fall damage, co jest naprawdę spoko. Teraz przejdźmy do turniejowych zmian, czyli zmian dotyczących oczywiście turniejów i ogólnych wydarzeń, czyli właśnie eventów. Tutaj pojawiło się dość dużo, takich może nie dużych, ale ogólnie dużo samych zmian, mianowicie nowa seria turniejów Share the Love Series, które pojawiły się już w poprzednim weekendzie, jednakże w tym momencie rozpoczęły się już oddzielne dywizje. Mianowicie turniej ten dostępny jest od dzisiaj, od walentynek 14 lutego, przez łącznie 10 dni, aż do 24 lutego. Gracze zmierzają ze sobą w turniejach czterech dywizji. Dywizja otwarta dla najsłabszych graczy, macie jakby do rozgrania 20 meczów i musicie uzyskać w ciągu tych 20 meczów 5 punktów. Dywizja półprofesjonalna, gdzie chyba macie 15 już normalnie meczy i wbić musicie 15 punktów. Dywizja profesjonalna, gdzie wbijacie 25 punktów i macie również 15 meczów do rozegrania i później po ich wyczerpaniu nie możecie grać. I dywizja mistrzowska, gdzie nawet nie wiem ile trzeba wbić punktów, ale jest to dywizja jakby czempiona, która jest najtrudniejsza do wbicia i jest naprawdę dla takich graczy naprawdę profesjonalnych, jak sama nazwa wskazuje, dywizja mistrzowska i do niej nie zakwalifikuje się raczej Bambik, chyba że Camper, który właśnie będzie z krzakiem lub
podstępnym bałwankiem kampił całą gierkę, no ale i tak musi zabić ostatniego gracza, który pewnie będzie miał z 10 lub 15 fragów, bo właśnie w dywizji mistrzowskiej znajdują się tacy dobrzy gracze. No ale tak, moi drodzy, turniej Shared Love Series, przypomnę, w poprzednim weekendzie miały kwalifikacje do tych dywizji, teraz po update'cie te dywizje zostały wprowadzone, no i już są dostępne oddzielne wydarzenia dla każdej z dywizji. Jeżeli nie zakwalifikowaliście się na przykład do dywizji półprofesjonalnej, to jesteście w tej najbardziej otwartej dywizji, otwartej właśnie, no i jakby musicie dostać te 5 punktów, żeby zakwalifikować się do wyższej dywizji półprofesjonalnej. Ale pamiętajcie o tym, że oczywiście nie możecie, jakby pewnie sobie teraz pomyślicie, no ale jak, nie mogę zagrać dywizji profesjonalnej, przecież jak w wydarzeniach jest, to mogę. No niestety nie, ponieważ tam znajduje się taka kłódka, która jakby blokuje wam dostęp, żebyście w ogóle uruchomili mecz pod kątem właśnie dywizji profesjonalnej. Więc możecie grać tylko w dywizji, którą uzyskaliście podczas kwalifikacji, a jeżeli nie uzyskaliście żadnej, no to zaczynacie od dywizji otwartej i możecie się wspinać aż do dywizji mistrzowskiej. Mam nadzieję, że po prostu rozumiecie. Oprócz tego, czyli oprócz turnieju Shared Love Series, do zakładki wydarzeń jednorazowo został wprowadzony jednodniowy puchar trójek. I pewnie już te trójki wam coś mówią, ponieważ taki tryb okresowy w Fortnite był, to nawet w poprzednim weekendzie, a mianowicie mogliście grać w trójkę maksymalnie, czyli nie podstawowo w oddziałach jak w czwórki, tylko właśnie w trójki. Mogliście sobie zaprosić dwóch znajomych i mogliście sobie bardzo fajnie grać. Bardzo te trójki zostały dobrze przyjęte i jak widać Epic Games o tym pomyślało i stworzyło właśnie dla tego specjalnego trybu oddzielny jednodniowy puchar trójek, czyli specjalne jednodniowe wydarzenie. Ten wydarzenie będzie dostępne 17 lutego. Zaproście dwójkę znajomych i połączcie siły w jednodniowy pucharze trójek. W jeden dzień awansując od w pełni otwartego turnieju aż do ostrego finału, w którym zmierzy się tylko najlepsi. Co od razu nam mówi, że tego dnia będziemy mieli prawdopodobnie dostępne również kilka dywizji specjalnie przeznaczonych dla tych trójek i będziecie musieli znowu walczyć. Prawdopodobnie będą również jakby ilość ograniczonych meczy. No i pamiętajcie o tym, że w turniejach nie możecie sobie jakby dobierać randomowych zawodników, więc musicie sobie zorganizować swój własny zespół. Pełny harmonogram dla waszego regionu serwera znajdziecie w zakładce wydarzeń, a turniej składa się z 3 rund, tak jak powiedziałem, będzie miał pewnie kilka dywizji i kilka części. Aby awansować, należy zdobyć znaczek w danej rundzie. Kolejna i już jedna z ostatnich rzeczy w dzisiejszym odcinku z opisu aktualizacji, mianowicie Shared Love, ogólne wydarzenia. Nie mówimy tutaj już o Shared Love Series, czyli specjalnym turnieju w zakładce wydarzeń, a mówimy tutaj, moi drodzy, o wielkim evencie w Fortnite z okazji Walentynek 2019, o wydarzeniu Shared Love, czyli dzieje się miłością. Mianowicie, moi drodzy, z okazji wydarzenia Shared Love do Fortnite Battle Royale po update'cie 7.40 powróciły prezenty, dzięki którym możecie aż do 22 lutego prezentować swoim kolegom, oczywiście za zakupienie sobie przedmiotów w sklepie z przedmiotami, możecie ten przedmiot podać innej osobie, na przykład swojemu znajomemu. Jednakże pamiętajcie o tym, żeby komuś przekazać prezent, musicie mieć włączoną dwuetapową weryfikację konta Epic Games, a dodatkowo znajomy musi mieć 24 godziny w waszej zakładce znajomych. Nie może być to na przykład takie coś, że zaprosicie randomowego znajomego i od razu wysyłacie mu po prostu prezent, bo tak to nie działa. Ważną też rzeczą, moi drodzy, jest to, że dzisiaj w sklepie z przedmiotami są specjalne walentynkowe skiny i również lotnia za 0 fałdolców, ale nie da się jej odebrać normalnie, a właśnie za 0 V-Bucksów możecie przetestować tryb, nie tryb, tylko właśnie ten specjalny dodatek prezentowania prezentów innym graczom. I właśnie możecie sobie sprezentować prezenty nawzajem, jeżeli jesteście znajomymi, którzy się znają na przykład już wiele miesięcy i na przykład gracie ze sobą od sezonu 4. Albo po prostu jesteście znajomymi ze szkoły, tak jak ja to robię z moimi kolegami i po prostu możecie sobie sprezentować jeden drugiemu, drugi pierwszemu właśnie tą najnowszą lotnię za 0 fałdolców i po prostu będziecie ją mieli. Inny sposób jej się uzyskać nie da. Lotnia w sklepie będzie aż do 16 lutego czasu polskiego, do godziny 1, więc musicie to robić szybko, ponieważ znika, no 16 lutego to jest niedziela, noc, więc pamiętajcie o tym. Kolejna i już ostatnia, moi drodzy, rzecz, a w sumie przedostatnia, bo jeszcze statystyki 2.0 przed nami, to, moi drodzy, wielkie wydarzenia. Kolejne, mówiłem przed chwilą o Shared Love, ale mamy coś połączonego z wydarzeniem Dziel się miłością, a mianowicie każdy, kto do 27 lutego ukończy specjalnie 13 darmowych wyzwań, jedzie kolejny pociąg, wyzwań dogrywki, czyli tych wyzwań, które zostały wprowadzone dzisiaj po aktualizacji 7.40, w cudzysłowie zwanych 11 tygodniem wyzwań, ponieważ no, Epic troszeczkę nas oszukało i tak naprawdę w sezonie 7 by się zmieściło 11, a nie 10 tygodni wyzwań, to jednak prowadzili te wyzwania dogrywki, czyli tak zwane właśnie 11 tydzień wyzwań. I co ciekawe, za wykonanie ich wszystkich dostaniecie ekran wczytywania jak za normalne wyzwania tygodniowe. To, moi drodzy, jeżeli wykonacie 13 z nich, a dostępnych będzie 20, więc 7 możecie opuścić, to otrzymacie w pełni za darmo karnet bojowy sezonu 7. Sezonu 8. Czyli nie musicie nic nie robić, po prostu grajcie Fortnite'a, wykonujcie dość łatwe wyzwania, otrzymacie od razu za wykonanie każdego wyzwania jakieś specjalne nagrody, punkty XP, skiny do uzbrojenia i tym podobne rzeczy, a za wykonanie 13 wyzwań, za które będziecie otrzymywali za każde podzielne jeszcze dodatkowe nagrody, otrzymacie od Epic Games w sezonie 8 w pełni za darmo karnet bojowy, na właśnie sezon 8. Więc jest to bardzo fajna rzecz, tym bardziej dla osób, które jeszcze Fortnite'a, jakby swoją karierę z Fortnite'em zaczęły na przykład tydzień temu i jeszcze nie chcą kupować żadnych skinów, to teraz w sezonie 8 nie będziecie
musieli w ogóle nic płacić. Karnet nawet nie płaci, za karnet nawet nie płacicie 950 fotolców, tylko po prostu równe 0. Więc jest to bardzo fajna rzecz. Jeżeli chodzi o zmianę pod kątem statystyk 2.0, czyli tak zwanych statystyk V2, czyli drugiej części jakby update'u statystyk, to moi drodzy, statystyki są dostępne w zakładce interfejsu na stronie Fortnite Polska pod kątem newsów, gdybyście byli ciekawi. A mianowicie, moi drodzy, wraz z aktualizacją statystyk do wersji 2.0 pojawiła się możliwość śledzenia wszystkich rozegranych partii w jednym miejscu i przeglądania ich na wszystkich platformach. Także gracze mobilni i na konsoli Switch mogą zobaczyć swoje statystyki w grze. Wcześniej było to niedostępne, albo przynajmniej niedostępne w pełnej wersji. No jak przynajmniej się tutaj dowiadujemy. Również od teraz statystyki są podawane osobno dla każdego z trybów okresowych, więc nie będziecie mieli tylko zakładek, że tutaj zrobiliście wina na solo, tutaj na duo, tutaj na składach i nie macie dostępnych trybów okresowych, ponieważ niektóre nie liczyły się do oddziałów, a które się wliczały, to po prostu są zamknięte w zakładce oddziały. Od teraz każdy dostępny tryb okresowy w Fortnite ma własną kategorię i własne statystyki właśnie w statystykach 2.0 dostępnych od dzisiaj, od update'u 7.40. Więc jest to bardzo fajna rzecz, polecam ją serdecznie. Jak będziecie w Fortnite najbliższym razem, to oczywiście po prostu sobie sprawdźcie swoje statystyki, zobaczcie ile macie winów na danych trybach okresowych, ponieważ oczywiście Epic zadbało o to, żeby stare wasze tryby, na przykład jeżeli graliście w piątym sezonie w jakimś trybie okresowym i zrobiliście wina, po prostu Epic zadbało o to, żeby te tryby zostały oddzielone od trybu oddziałów, więc jeżeli na przykład teraz będziecie mieli tylko 3 win na oddziałach w czwórki, a wcześniej mieliście 13, bo na przykład 10 zrobiliście na oddzielnych innych trybach okresowych, a nie tylko oddziałach, to się nie zdziwcie. Najnowsze statystyki 2.0 dostępne już w grze. Także dobra, moi drodzy, to już wszystko w dzisiejszym odcinku z opisu aktualizacji 7.40. Starałem się jak najbardziej, jest to pierwszy odcinek z Epic News, a więc nie spodziewajmy się najlepszych wyników pod kątem moich tutaj tłumaczeń, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych odcinkach będzie po prostu lepiej. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pamiętajcie, koniecznie zasubskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć, pa, pa.